Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej, która po pandemicznej przerwie odbyła się wreszcie w normalnym trybie, rozpoczęła się od punktu dotyczącego rozpatrzenia raportu o stanie gminy. Przedstawił go oczywiście burmistrz Wielunia. Oto jego fragment. Pokrótce powiem o głównych pozyskanych dotacjach. W zeszłym roku to była budowa kompostowni, tak to nazwijmy, bo już w Rudzie, która w zeszłym roku ona się fizycznie skończyła. Na to otrzymaliśmy kwotę 2 300 000. W zeszłym roku otrzymaliśmy także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 5 300 000. No i tam były jakieś mniejsze programy, które łączna kwota to 11 600 000 złotych. Inwestycje są motorem gospodarki, też są motorem gospodarki lokalnej. Sytuacja w zeszłym roku, która miała miejsce w drugim kwartale, kiedy mieliśmy bardzo taki twardy lockdown, spowodowała, że wiele firm przestało funkcjonować albo funkcjonowało w takim bardzo ograniczonym zakresie. Spowodowało to też to, że spadły nam udziały w PIT-cie, ponieważ pracownicy nie osiągali dochodów przez miesiąc czy dwa. To się przekładało na niższe wpływy. Myśmy starali się, proszę Państwa, żeby utrzymywać to tempo inwestycyjne po to, żeby właśnie ten rynek lokalny inwestycyjny, ten, który gdzieś tam wykonuje dla nas usługi, żeby on utrzymywał funkcjonowanie swoich zakładów, no bo to też taka perspektywa przyszłych decyzji, bo to najprościej jest doprowadzić do tego, żeby jakiś zakład na przykład przestał funkcjonować, a potem to odtworzyć jest bardzo trudno. Po przedstawieniu raportu miała miejsce dyskusja. Wzięli w niej udział nie tylko radni, ale też mieszkaniec Wielunia Kamil Dudek. Ponieważ sesja odbywała się bez udziału publiczności, zamiar takiego wystąpienia trzeba było zgłosić wcześniej wraz z 50 podpisami mieszkańców miasta. Kamil Dudek w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnień znanych również Państwu z naszej anteny. Chodziło zatem o odrzucenie kandydatury prezydenta Niemiec do tytułu honorowego obywatela Wielunia. Wniosek w sprawie nadania takiego tytułu złożyło ugrupowanie Łączy Nas Wieluń wraz z kandydaturą obecnego prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który, jak wiemy, otrzymał tytuł honorowego obywatela Wielunia. Dudek mówił też o ciągnącej się sprawie budowy nowego basenu, niezrealizowanej obietnicy burmistrza Wielunia, czyli budowie nowego schroniska dla psów i bieżącej pracy samorządowców w Radzie Miasta. Oto fragmenty tego wystąpienia. Mam przed sobą ten raport i odnoszę wrażenie, że jestem jedną z nielicznych osób, które go przeczytały w całości. Mój podsum. Wszystko, co w nim zawarte, jest tylko konsekwencją waszych obrad, głosowań, wniosków i uchwał. Nie ma w nim nic odkrywczego, a jedynie, co pozostaje, to zapytać, dlaczego. Pierwsze pytanie kieruję do was, wszystkich radnych. Czy wam nie wstyd? Czy wam nie wstyd? Czy radnym ze Stowarzyszenia Łączy Nas Wielu nie wstyd, że dali się tak sztubacko ograć w sprawie wniosku honorowego obywatelstwa? Czy to się musiało tak skończyć? Czy idea miasta pokoju i pojednania musiała stać się hucpą polityczną jednego ugrupowania? Czy my, mieszkańcy, nie zasłużyliśmy na to, by zapytać nas, jakie mamy zdania na ten temat? Czy chociaż wzięliście pod uwagę ankietę powstałą w internecie odnośnie społecznego poparcia kandydatur? Mieszkam od urodzenia w Wieluniu. Szanowni Państwo, tutaj się wychowałem i tu przez lata poznawałem każdy kąt i historię mojego miasta. Często powraca temat budowy basenu. Nie wiem naprawdę, co jest istotą problemu. Czy ktoś ma wątpliwości, że on jest Wieluniu potrzebny? Czy te dwie dziury w ziemi, szumnie nazywane basenami, krytym i odkrytym, spełniają jeszcze swoją rolę w 33-tysięcznej gminie? Basen odkryty, moi radni, będący w kontrze do pomysłu powstania nowego, ten basen jest reliktem komunizmu, stary, obskurny, całkowicie mijający się z jakimikolwiek standardami higienicznymi. Powinien być prawie w ramach ustawy dezubekizacyjnej, nie cierpię tego słowa, tak modnej wśród was, wywieziony razem z pomnikiem dwóch śpiących. O basenie krytym budowlance nie wspomnę, to tylko trochę większe jacuzzi. Co ze schroniskiem dla zwierząt? Temat mi bliski, jako że na co dzień jestem zaangażowany
pracy z nim. Co stoi na przeszkodzie? Jakie są przeciwwskazania, panie burmistrzu? Proszę o merytoryczne uzasadnienie pana stanowiska. Na koniec chciałbym was zapytać, wszyscy radni i pana burmistrzu, czy nie możecie zatrzymać tego szaleństwa? Tych walk, które musimy obserwować, otwierając coraz bardziej z niedowierzania oczy? Czy nie rozumiecie, że oczekujemy od was, byście jako uznani przez nas za mądrych, godnych swoich stanowisk, stanęli na wysokości zadania? Mamy już dość. Koniec tych igrzysk. Zacznijcie budować, nie burzyć. Zacznijcie ze sobą rozmawiać, a nie opluwać. Chcecie zapisać jako najbardziej niekompetentna rada w historii tego miasta? Wywołane do tablicy przez Kamila Dudkę osoby, rzecz jasna mniej lub bardziej obszernie, odniosły się do kwestii zawartych w jego wystąpieniu. Myśmy traktowali, panie Kamilu, ten wniosek łącznie. Myśmy tego wniosku nie rozdzielali. To był wniosek, aby obydwoje prezydenci byli uhonorowani tym, czego dokonali dla naszego miasta. Ja to podkreślałem wielokrotnie w mediach, podkreślałem to na tej sali, kiedy wnioskowałem, że ci dwaj prezydenci, inicjatorem oczywiście pan prezydent Duda, zrobili bardzo wiele dla tego miasta. Mówiłem też tak, może mniej popularnie, że zrobili przez ten tydzień, dwa i w tym jednym dniu więcej niż sam profesor Olejnik, o którym też będę za chwilę mówił. Mimo że pan profesor Olejnik poświęcił całe swoje życie zawodowe, żeby to miasto nasze upodmiotowić, to miasto zostało upodmiotowione właśnie w ciągu tego okresu tuż przed i tuż po 1 września 2019 roku. I to była clue i naszych intencji, ażeby to miasto miało takich dwóch patronów. Patronów za to, że jeden to nam pomógł zorganizować, a drugi przyszedł i przeprosił. Nie chcę już tak dalej kontynuować. To był łączny wniosek i jako taki powinien był przejść. Ponieważ padło do mnie pytanie takie bezpośrednio złożone w kwestii schroniska dla zwierząt. Jakie były powody, dla których myśmy się z tego, mówię o sobie, że z tego się wycofałem. Powodów było kilka. Uznaliśmy, że jeżeli my zbudujemy schronisko w odległości 25 km od Lututowa, konkurencyjne schronisko. Wiemy, że też jest schronisko pod Działoszynem w Szczytach. No to jeżeli będą na takiej małej odległości trzy schroniska, to my, bo mówiło się o tym, że tak, no owszem, my mamy 100 psów, prawda, no ale jeszcze będą nam przywozić psy z innych gmin i zarobimy. No ale skoro jest schronisko w Szczytach, w Lututowie i jeszcze my się w tutaj wpakujemy, no to przy dużej konkurencji, no to ceny muszą spadać. To nie jest tak, że wszyscy będą, prawda, kasować duże pieniądze za pobyt każdego zwierzęcia i to się może nie opłacać. Chcielibyśmy po wakacjach taką debatę odbyć na temat, w jaki sposób, już nie czy budować basen, tylko w jaki sposób go sfinansować. To taka debata będzie i tutaj uspokajam pana Kamila Dudkę i mieszkańców, którzy też są tym zaniepokojeni, że w tym roku powinny być podjęte, przynajmniej ja będę robił wszystko, żeby w tym roku były podjęte decyzje co do konkretnej drogi finansowania budowy basenu. W dalszej części sesji była też dyskusja radnych o samym raporcie. Myślę, że uchwała, którą chcieliśmy podjąć wcześniej, ona była potrzebna, bo może by uniknięto błędów, które były. Wczoraj dostaliśmy uzupełnienie raportu, tylko nikt nie poinformował radnych, że takie uzupełnienie zostało przesłane. Jeżeli coś jest przesyłane, radny został informowany SMS-em. Wczoraj również próbowano uzupełnić chociażby spis treści o strony, ale zrobiono to dość wybiórczo. Nie wiem dlaczego, czy to jest jakiś problem, żeby spis treści był zrobiony w sposób prawidłowy. W tamtym roku był fajny kwiatek w stylu, że osoby, którym jest trochę trudniej w życiu, gmina Wieluń pomaga się, przystosowuje je do życia w środowisku naturalnym. W tym roku dowiedziałam się na stronie 29, że seniorzy są porozrzucani po całej gminie. Mam takie pytanie, kto tych seniorów rozrzucał? Jeżeli tworzymy, czym innym jest język potoczny, a czym innym jest język dokumentów? Strona, ja będę mówiła po stronach, bo tak chyba najprościej. Strony są w tym roku ponumerowane. Dziękuję. Myślę, że wszystkim jest dzięki temu prościej, bo mówimy o tym samym. Mam pytanie.
Czy państwo poddali analizie, z jakiego powodu tak drastycznie spadła liczba ludności? Jeżeli w ciągu jednego roku ubywa ponad 500 mieszkańców i to nie w Warszawie, a w niewielkiej gminie, to daje to bardzo mocno do myślenia. Mamy strategię rozwoju gminy Wieluń do roku 2025, jednak tej strategii nie poddano analizie w tym raporcie. Strona 37. Pod tabelką mamy taki zapis. Dokonując analizy wydatków w porównaniu do roku ubiegłego. Kto i gdzie dokonał tej analizy, bo państwo nie zamieścili. Tym bardziej, że napisali analiza poniesionych wydatków w roku 2020, a odnoszą się w tekście do porównania roku ubiegłego. Ja bym oczekiwała, żeby ta tabelka również zawierała rok 2020, aby i radni mogli ocenić, czy ta analiza dokonana przez urząd ich satysfakcjonuje i jest prawidłowa. Ja chciałem się tylko zapytać jako mieszkaniec Wielunia, czy nie jest tak, że ten raport jest dla mieszkańców, a nie dla radnych? Bo ja nie widzę jakiegoś wielkiego tłumu chętnych do przemawiania, do wrzucania pod jakieś wątpliwości tych wszystkich rzeczy zawartych w tym raporcie. Czy to zawsze będzie tak, że pani będzie zabierała głos, piętnowała wszystko, co jest. Niech pani powie, pani powiedziała tyle rzeczy, że nie, że tak, ale pani nie dała, wysłuchałem bardzo dobrze, ani jednego pomysłu, ani jednego swojego pomysłu tutaj w tym, żeby któreś z tych rzeczy, nie wiem, poprawić w jakiś sposób, tylko jest cały czas na nie. Wiem, że raport ma służyć głównie mieszkańcom i całe moje działanie sprowadza się do tego, żeby on w końcu zaczął być czytelny dla mieszkańców. I muszę panu powiedzieć, że spędziłam wiele godzin nad tym, żeby przygotować projekt uchwały, który spowoduje, że ten raport będzie czytelny właśnie dla mieszkańców. Chciałabym, żeby właśnie dla mieszkańców było to czytelne. I dlatego to, co dziś robię, pokazuje, gdzie są błędy. Po to, żeby pan w przyszłym roku, jak będzie raport, był coraz bardziej czytelny i po to, żeby nie tylko pan mógł tu przyjść, tylko żeby też mogli przyjść inni. I muszę panu powiedzieć, że to dzięki między temu, że przez cały czas powtarzam, że do dyskusji nad raportem można się zgłosić do dnia, kiedy odbywa się, nie było tego do 30 maja. Bo normalnie to pan powinien swój udział zgłosić do 30 maja, do wtedy, kiedy burmistrz przedstawia raport. Proszę sobie to czytać. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Za odpowiedź. Dziękuję pani bardzo. Chciałem tylko zapytać, ile pani miała zgłoszeń od mieszkańców, którzy nie rozumieją raportu. W całości się tutaj zgadzam z apelem pana tutaj, który zabiera dzisiaj głos w imieniu mieszkańców, z apelem pana Dudka o to, aby organy samorządów, tutaj pan burmistrz i Rada Miejska, aby te organy przede wszystkim dla dobra mieszkańców, dla dobra gminy współpracowały. Żeby nie było tak, że organy szukają przeciwnika, wyszukują osobę i później tą osobę starają się jakby wykluczyć, ewentualnie przedstawić w złym świetle po to, żeby uzyskać jakiś tam cel. Polityka powinna tutaj na szczeblu samorządowym jak najmniejszą odgrywać rolę. My powinniśmy tutaj współpracować. Jeżeli się nie zgadzamy z pewnymi wizjami czy z propozycjami, które przedstawia jeden organ, to ten drugi organ powinien przedstawiać swoje propozycje. Tak, żeby była merytoryczna dyskusja. I my jako, ja jako przedstawiciel Klubu Przyjazna Gmina, moi koledzy, staramy się właśnie w ten sposób odbierać rolę samorządu. Po dyskusji przyszedł czas na głosowanie nad wotum zaufania dla włodarza miasta. Paweł Okrasa dostał wotum, choć bardzo nieznaczną przewagą głosów. Za udzieleniem wotum było 11 radnych, 4 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu, 1 głosu nie oddano w ogóle. Później było jeszcze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wieluń za miniony rok. Radni przyjęli sprawozdanie 12 głosami za, przy 3 przeciwnych, 4 wstrzymujących się i 1 nieoddanym głosie. Była też, choć niezbyt długa, dyskusja nad absolutorium dla burmistrza za 2020 rok.
rok Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej złożyła wniosek o nieudzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Z kolei skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi negatywnie zaopiniował ten wniosek. Głosowano zatem uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Pawłowi Okrasie. Burmistrz otrzymał w końcu absolutorium, ponieważ Rada nie podjęła większością głosów uchwały w sprawie jego nieudzielenia. Oddano 19 głosów, 4 głosy były za przyjęciem uchwały, 10 głosów było przeciwnych, 5 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała nie została przez Radę przyjęta. I na razie kończymy. Po więcej jak zawsze zapraszamy do tematu tygodnia na koniec naszego programu. Tam obszerna, bo ponad 3-godzinna relacja z absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej.